Witam cię, Jarku, witam serdecznie. No pięknie tu idziesz. Piątka, siódemka, cały czas, elegancko. No naprawdę rewelacja, rewelacja. Nie wiedziałem, że dzisiaj takie warunki będą. Wczoraj na dziesiątce trochę popracowałem, ale tutaj dzisiaj to naprawdę rewelacja. Mikrofon do ciebie. Sierra Juliet 256 Jacek. Proszę, Jacek, do ciebie. Dzień dobry, Piotr. Sierra Juliet 256. Ude mnie ma 3 do 5. Raz lepiej, raz gorzej. Tak to mnie wygląda, proszę. Witam Cię, Jacku, Sierra Juliet 256. Tutaj 161 Oskar Sierra 014. Piotr Ostrów Wielkopolski. Stoi ta klubu Oskar Sierra. Raport piątka, siódemka. QSB pływa, ale cały czas czytelny jesteś. Proszę, Jacek. A dziękuję, do mnie bardzo podobnie. Pod chwilą było bardzo dobre. Chwilę było później kiepsko, ale ogólnie sobie bardzo dziękuję. 7-3 dla Ciebie. Dziękuję. Oddaję mikrofon do Jarka. 303. 3014, tak dla porównania troszeczkę parametry mikrofonu zmieniłem, a właściwie włączyłem equalizer, tak żeby troszeczkę inaczej to poleciało. Skoro twierdzi, że fajnie słychać, to taka mała próba i później mała ocena. No i ja ci powiem, ja taką antenę tu jednemu koledze zakładałem, takiego bumeranga, jaki był zdziwiony, to były jego początki radiowe, jaki był zdziwiony, kiedy wtedy wszystkie usłyszał, nie? Ledwo żeśmy ją na balkonie, na drugim piętrze przykręcili, ustawili przeciwwagą, rozumiesz, tam gdzie się dało, bo to takie skupisko bloków i się okazało, że ta antena zaczyna słyszeć, tak? Pozorna antena, a da się, tak? Stare powiedzenie mówi, że w świecie propagacyjnym z długopisu poleci, także kolego Jacku gratuluję. Oczywiście, jak będzie możliwość, sprawiaj coś większego, coś bardziej takiego dynamicznego, no bo warunki owszem będą zawsze poprawiały, może nie tak szybko, ale na to czekamy, na to liczymy, a im lepsza antena, to dalej polecisz, lepiej będzie słyszał. I taka koronna zasada, najlepszym wzmacniaczem do radia jest dobra antena. Proszę Jarek o ocenę jeszcze tego ustawienia, tej modulacji 303 i 014. 161 Oskar Sierra 014 i 26 Oskar Sierra 303 z tej strony i Sierra Juliet 256.